zagłosuję 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo pamiętam, jak to wyglądało tutaj 10 lat temu i jak się nas zmieniało za sprawą tych wszystkich projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. I fajnie by było, gdybym przynajmniej ze swojej strony zrobił co mogę, żeby postarać się, że będzie wybrany jakiś człowiek, który będzie potrafił to nadal jakoś sensownie spinać i ogarnąć.